No kurde, jaki on jest powolny, kurwa mać. Chłopie, oni mi zaraz. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Son. Dzisiaj będziemy ogrywać Dark Souls. Ale nie takie zwykłe, tylko z modem Double Trouble. Jest to mod, który sprawia, że jest gra dużo trudniejsza. Wszystkie mobki, minibossy, a także bossy są razy dwa. No także będzie piekło. Z góry mówię, że nie jestem jakimś wielkim fanem tej gry. Grałem tylko kilka razy, także raczej nie ukończę tego moda, ale postaram się tyle zrobić, na ile potrafię. No i co? No i będzie hardcore, lecimy. Nie wiem, co ja robię, ale let's go. New game. Będę grał magiem. Nie wiem, czy będzie mi się grało lepiej na tym modzie. Raz przeszedłem Dark Souls właśnie magiem, ale to był zwykły. Dobrze mi się gra tą klasą, więc spróbujmy jeszcze raz. Dobra. Son. Orientacja oczywiście facet. Nie jestem kolesiem, który w tego typu grach wybiera babę. Zawsze biorę chopa. Musi być chop. Jestem hopem, no to hop musi być, dobra. Prezent oczywiście Master Key. Najbardziej pożyteczny przedmiot. O. Duża głowa. Dobra. Face. Jakiś random przeciętniak. Włosy. A niech będą dzikie włosy. Akurat takie mam włosy. Nawet gorsze. Dawno nie byłem u fryzjera. No dobra. Kolor włosów. No to taki ciemny blond. Gold. Nie wiem, no niech będą te. Lecimy. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Grave Lord Nito. The first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight. And
it is faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Fajna muzyczka. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the scales betrayed his own. And the dragons were no more. To jest radziecki pies. Thus began the age of fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Dark side. Yes, indeed. The dark sign brand. Ale się stresuje. Nie, no co ja robię w ogóle? To jest nie do pojęcia. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. Ciekawi mnie ten rycerz, co będzie u góry. Czy to jest Anri? This is your fate. Z Dark Souls 3. Ogrywałem jedynkę oraz trójkę. O, ta właśnie. Kto to jest? Czy to jest Anri? No dobra. Panie i panowie. Dzieciaki i dorośli, zwierzęta i rośliny. Oto się zaczyna. Słabeusz kontra piekło. Wyzwanie stulecia. Dobra, zobaczymy. No. Mam nadzieję, że chociaż pierwszego bossa pokonam. Co to było? Jeszcze nie ma, nie mam kostura. A widzicie, już jest po dwóch. O, widzicie, dwóch. Oh my god. Pamiętam tego demona. On był mega ciężki.
A teraz jest ich dwóch. Dobra. Na szczęście trochę minie, zanim tam pójdę. A to nie jest ten sam, co będzie za chwilę. Tu będzie pierwszy bosik, a raczej dwóch. Oh my god, spieprzać stąd. Trzeba stąd spieprzać najpierw. Oh my god. Dobra, tarczówka. Tak w ogóle gram na klawiaturze, jakby co. Na razie jako tako idzie. To jest tutorial dopiero. Co to jest? Widzieliście? Ostatnio na YouTubie widziałem filmik, że to jest podobno jakiś bardzo rzadki potworek. No cóż, nie udało mi się go ubić, trudno. Ale jeszcze go nie spotkałem. No ciekawe, ciekawe. Dobra, tutaj kula. No i nie, no miałem rolować. Dobra, trudno. Regrettably, I have failed in my, but perhaps there is an old saying that thou and thy next one that will not oh an est oh now I would hate them. Kurde. Ja sobie estusika wezmę. Pieprze, ile tu ich jest. O ja pieprze. O ty. Nie, 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 nie. Trzeba to inaczej rozwiązać. Kurde.
się kłopoty zaczynają. What the fuck? Kurde, potrzebuję save'a. Nie dam rady. Kurde. Ciężka sprawa. Jeszcze... Nie, te rycerze? Nie, dobra. Nie rzucili się. Dobra. God. Muszę sobie fotel troszkę odsunąć. Ciekawe, czy dwóch naraz dostanie. What? Co to w dupę? Nie wiedziałem, że coś takiego potrafią. No co za szmaciarze. No dobra, no przynajmniej mam full estrusów. No co jest? Ja cię kręcę, no co jest? Dobra. Czemu nie doleciało? Kurde, no. O ty szmaciarzu.
Okej. Dobra, mamy to. Oj, oj, oj. Pogjump. Dobra. No nic, no to teraz uciekamy stąd. Tutorial skończony. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. No to witamy w Dark Souls. Siema, jak tam? Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are actually two bells of awakening. No właśnie. In the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Na szczęście wiem, gdzie iść najpierw, to dużo ułatwia. But I have a feeling that won't stop you. So off you go. It is why you came, isn't it? Troszkę eksploracji. W tym undead coś tam, później gargulce, a później no do Blighttown pójdziemy, nie? Takie są przyszłe plany, zobaczymy jak wyjdą. Tam już stoją wszyscy po dwóch. O, wiem gdzie sobie najpierw pójdę, do Nevlondo. Tam jest taki mag uwięziony, on mi sprzeda parę strzałek magicznych. Jest też tam dusza tej strażniczki ognia, spróbuję ją też wziąć. Chociaż, nie, lepiej nie, bo tam jest ciasno, a tych duchów tam będzie od groma. Na razie tam nie pójdziemy. Gdzie to jest? Tam gdzieś. Ta dusza. A ten czarodziej.
jest tutaj. Siema, byku. No, byku. O. Drogo. Co wziąć? To weźmiemy na razie. Dobra. Tutaj lekka eksploracja. Śmietniku. O. Mógłbym iść na duchy, ponieważ ta łapka właśnie daje mi możliwość zadawania im damage'u, bo normalnie to oni są nieśmiertelni. Ale nie wiem, czy chcę to robić. Chyba jeszcze nie. Tych duchów tam naprawdę będzie dużo, więc z góry wiem, że to będzie ciężkie. Dobra, znajdźki jakieś tutaj czy są. O, właśnie. Teraz mamy 60 strzałek. Może to wystarczy na razie. Level up. No i tak. Normalnie ładowałbym w inteligencję przede wszystkim, ale na razie bym się wstrzymał. Może to błąd, a może nie. Ponieważ na początku można trafić na dobrą różdżkę, która przy małej inteligencji potrafi zadać duże obrażenia. Także mógłbym troszkę na razie zaoszczędzić. Dobrze, na razie witalność. Żeby tą różdżkę zdobyć, to trzeba byłoby pokonać hydrę, która w obecnym momencie byłaby bardzo trudna. Dobra.
piękna strzała, dobrze. To mnie cieszy. Dobra, chodź no. O, dwóch dostało. No i tak musiałem zużyć czterech strzałek. Tam jest chyba też znajdźka. O. To sobie skoczymy teraz. Pyk. Pierścień poświęcenia. Okej, przyda się, jak będzie dużo dusz. O, przyszli do mnie. Jacy kulturalni. Muszę tam do nich zapieprzać. Dobra, tego samo, że tak wykonam. Dobra. A, nie udało ci się, co? Dobra. Taka strategia. Jednego z czaru, a drugiego można dobić sztyletem. Trzeba oszczędzać te strzałki. Dobra. Tu będzie szczur. Nie wiem, czy mnie atakuje w ogóle. Dwa szczury, aha, no właśnie. Dobra, dobra. Jakoś to idzie na razie. Ale powiem szczerze, że gargulcy to ja się bardzo boję. Po pierwsze, gargulce jako jedyne z bossów mają coś takiego, że te strzałki, czary często przechodzą przez nich, nie zadając damage'u. A po drugie będzie ich tam, no, ze czterech. Więc tego się boję. Się trochę cykam. No ale pójdę tam przygotowany, żeby nie było. Dobra, dobra. O ty świntuchu, o ty świntuchu. O ty. Komentarz jest dość ubogi z dwóch powodów. Główny to jest taki, że no ja nie jestem zbyt wygadany. What the fuck? Właśnie, o jeden tylko był. Ciekawe czy na moście będzie ich dwóch. Pierwszy powód taki, że no po prostu jestem taki cichy człowiek, a po drugie w tej grze trzeba się mocno skupić. Także będzie to taki silent commentary. O, chodź tu. Dobra, tu jest gdzieś ognisko. Także luzik.
Dwóch łuczników. Nice. O ty kurde, a ty, ci są zwabieni. Wow, jaki doskok. Chory człowieku. Te udzielce to mają potężne doskoki. Dawaj. Oj, 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 oj. Nie, 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 tak nie damy rady. Tu już jest ten, ale ja sobie jednak tutaj dokończę. Wow. Nie no. Wygląda to groźnie. O! To jest plusik, że czasami wejdzie razy dwa cios. To akurat jest fajne. No. Dobra, nie będę ryzykował. To już jest troszkę mocniejszy. Dobra. Tu jest sklepikarz. I on sprzedaje łuk. Łuk się nam przyda na smoka. Na ogon smoka, ponieważ no jednak ten mieczyk, no jest to taki amatorski sposób, żeby mieć dwóch sklepikarzy. Amatorski sposób, żeby mieć dobrą broń. Wręcz taki kurde nobski. Ale przydaje się ten mieczyk na początkowej fazie gry. Także sobie go zdobędziemy. To też by mi się przydało. Po czym je stać? Zobaczmy. Shortbow, ok. Bierzemy jak najbardziej. Ten łuk się też może mi przydać w tym, żeby przeciwników wywabiać pojedynczo. Także łuk jest bardzo potrzebny. Tak czy siak. Dobra, to też się przyda. Oczywiście strzały. Najlepiej najtańsze. Czekaj, jeszcze to sprawdzę, zanim tam. O, to takie tam. Dobra. Wooden arrow. No i w zręczność musimy iść. Dobra. Ciekawe, czy mógłbym ich tam dosięgnąć. Ajajajajaj. Dobra, uspokój się. Zaatakuj już. Dobra. Pięknie, pięknie. What the fuck?
Ile ich tam jest, no ja cię smolę. Czy by się dało, o. Dwóch naraz, no, dawaj. Jest. No i to jest spoko. Ha. Świetnie. No nie, jakoś mi się to nie przyda, ale teraz możemy tam skoczyć. Skoczmy sobie, let's go, dobra. I tutaj zobaczmy, co mamy. Znajdźka. Kusza, no. No może się mylę, ale wydaje mi się, że w tej grze kusza jest daremna, po prostu. O, tam jeszcze jest dróżka. To może sobie zejdźmy tak. A zejdźmy sobie na spokojnie. Nie będę kusił losu. Dobra. Tu są jakieś śmietniki. Nie, bo tutaj już wyczyściłem, a tu coś jeszcze jest. Koleś na drabince stoi, okej. O nie, chyba tutaj nie byłem. Dobra. Tu się gdzie idzie? O, chyba tutaj właśnie. Ojojoj, strzałek mi nie wystarczy. Tu są jakieś kabany. O, już się. Ojojo, pierdolę. Z dupią stąd. Jak się stąd jakby dostać? No nie wyrobię z tego. Co jest? Koni są. Oh my god, ale ja mam szczęście, ja już posalany, że mnie zniszczą. To było dziwne. Jak to? O, jakiś leci na mnie śmietnik. Okej, wszyscy lecą. Oh my god, to było dziwne. Yes! Czemu dwóch nie spadło? Chamstwo. Dobra. Śmieci, no niby śmieci, ale podobno można je dać krukowi, takiemu, no nie krukowi, tylko do takiego gniazdka w lokacji tutorialowej, no i coś dostaniemy za to, także może to jest ciekawy przedmiot.
Dobra. No i kolejna znajdźka. Oby to było coś fajnego. Człowieczeństwo przyda się. No i poczyściliśmy cały ten rejon tutejszy. O! O! Spoko. Dobra. No jeszcze tutaj trzeba wyczyścić. Wooden Shilet. Sprawdźmy. Tak, lepsze niż to moje. Dużo lepsze. No i wreszcie zasłużyliśmy, by sobie odpocząć. Troszkę można podekspić. Ajajaj. No, z tym już jest ciężej, ale na zaznaczeniu go wezmę. Dobra, tam jest dwóch jeszcze. Pięknie. Dostał. No. O, chyba już wystarczy. Na łuk. O, nawet jedna za dużo. Wydałem. Dobra. Nic nie szkodzi. Na pałę, no ale nie da się z taką armią. No dobra, no to koksimy wszystkich.
nie leć tu, daj mi spokój. Dobra, wykorzystajmy łuk. Aha, jeszcze te strzały trzeba założyć. Dobra, lecimy. Sobie radzi z tymi zwykłymi. Dobra. Dobrze wiedzieć. Kurde.
Dostał headshota. No nie ma lekko, nie ma lekko. Pomału się zaczynają schody. What the fuck? Kurde, zaś ten łuk. Co ja robię? What the fuck? Okej, nie wiedzą o co chodzi. Dobra. No, chodź tu. Okej. Dobra, tu mamy fajną miejscówkę, żeby czyścić na spokojnie. Kurde, szkoda, że nie mam ich na strzała. No co jest? Nie zasłaniaj się. Niewielka różnica, nie licząc wagi, to jednak wolę to, co mam. O kurde, tam jest beczka. A właśnie, przecież ja sobie... Po co ja marnuję czary, jak mogę sobie użyć łuku na spokojnie. Dobra. O nie. Co za mykosz? Chłopie.
Kurde, co za chłopy. Pierwszy raz widzę, żeby sobie otwierali i zamykali drzwi. Dobra, pojedynczo. Dobra, tego to sobie już. Dobra. A, jeszcze tam są śmietniki. No dobra. Te śmietniki mnie nie zaatakowały. Kurde, tu i tak nic nie ma. Ja pieprzę. Dobra. Musimy iść tutaj. Ale tu za niedługo będzie smok. Chociaż... Oj, może być gorzej. Ja pieprzę. Tu będzie ten demon. Razy dwa. Ja mam za mało tych arrowów. Kurde. Cię kręcę, mogłem kupić tą ciężką strzałę, ażem to spieprzył. Dobra, walimy to. Zrobimy coś takiego najwyżej. Nie mam kości wiodącej do domu. Pogchamp. Ja cię smolę, ile ich tu jest. Nie, to nie ma sensu. Ja jestem już... Już jest po mnie. Smola, no nie, no jak ja to ugram?
No, te taurusy mnie zniszczą kompletnie. Nie ma co. Czekaj. No ty śmieciu, ale jest szansa. Jest szansa. Jest szansa. Tylko zaś przez tych śmieci przebiegać. Na pałę, no nie wiem. Pieprzajcie. Trudno, walę na pałę. Tu mnie mają. Tu jest najgorzej. Nie no, trzeba na pałę, no bo jednak to by za długo trwało wszystko. Ugrać. Dobra. Pieprzone taurusy. Ale świetnie, że można na to wejść podczas walki. Zarąbiście, nawet z łuku by można było ich rozwalić. O ty śmieciu.
Nie, co ja robię? Myślałem, że mam miecz. Cholera jasna. Dobra. Tej strategii nigdy nie robiłem na Taurusach, no bo to jest łatwy bosik pojedynczo, ale we dwóch to jest ciężko. Nie bij mnie, nie bij mnie, please. Dobra. Wow. No i pięknie, to moja strategia poszła się walić. Dobra, walcie się. Idziesz, nie roluj ta strona, kurde, za górno. No i pięknie. Kurde, tak blisko było. Nie no. Zwykłymi strzałkami ciężko. Jak to zrobić?
Mieć już pieprza jest tu. Dobra. Drugi blos, który jest pieprzą. Kurde, nic nie widać, dupa jaś. No wypieprzaj stąd, ciasno tu wróluj. No nie wyrobię tutaj, nie ma szans. Ej, ja jeszcze żyję. Dupa nie żyje. Gówno. No za ciasno tutaj jest dla maga, no co on tu ma robić? Dwa strzały go nie ma. Za słaby mam damage, żeby to przetrwać. Kurde. Mogłem kupić tą ciężką strzałę. Byłoby trochę łatwiej. Dobra, dobra. Dobra. No,
skoczył na mnie po prostu. Nie no, to jest bez sensu. O, co jest? Jeden Taura Demon klęknął. Ja pieprzę, było blisko. Ale głupie. Nie no, no jest ciężko, ale... Nie sądziłem, że aż... Że tutaj już sobie stanę. No nic no. Jakoś się uda. Nie jest to jakieś super trudne, po prostu RNG musi wpaść dobre. Ale przyznam się, że ta walka na magu... Co jest? Czemu mi drzwi zamknęli, gnojasy? No co za podłe śmiecie. Co za inteligentne śmiecie. Nie wyrobię. Dobra. Damy radę. Dobra, chociaż otwarte jest. Nie no, na tym modzie to nie jest dwa razy trudniejsze, tylko ze trzy albo cztery razy trudniejsza gra. No bo jakby jeden boss miał dwa razy więcej życia, to jest pół biedy. To wtedy można byłoby powiedzieć, że jest dwa razy trudniej. Ale jak jest dwóch bossów, którzy spamują atakami i nie dadzą ci nawet przejść, bo jest tak ciasno, no to kurde. No nie, śmiecie. Dobra, ciasno tu też jest. Tu jest też ciasno i lód. Jeszcze drzwi mi zamknijcie, śmietniki. Mam wrażenie, że ten Tauros Demon jest trudniejszy niż Gargulce, no bo jest strasznie ciasno. Ciężko się tam, kurczę, robi uniki. Ogólnie ciężko tam o dystans, a dla maga dystans to jest podstawa. Nie ma się co oszukiwać. Dobra, short bow. Wybij mnie. Dobra, wal się. Ja pieprzę, ale mi przywalił. No i mnie kurde tyłkiem rozwalił.
Nie, to jest bez sensu z tą drabiną. Myślałem, że to jakaś drobna przewaga będzie, ale... Dupa jaś. Cztery kafle, z konia cztery kafle wezmę na tą ciężką strzałę. Oj, byłoby dużo łatwiej. Na szkielety nie pójdę. Na duchy nie pójdę. Czekaj. Nie wiem, troszkę to bez sensu. Obracam się po ciężką strzałę.
No, dawaj. Dupa jaś. Short sword, okej. Okay. Dobra. Kurwa. Co tu się dzieje? Dobra. Nie no, te cztery kafle tutaj dozbieramy. Jednak to chyba nie jest aż tak dużo. Pięknie. Ale masz doskok w śmietniku. O, już trzy kafle mamy. Nie no, spoko. Jest spoczko. Ile godzin u mnie już? O, jedna minuta po północy. No jest troszkę, kurczę, późno u mnie. Nie wiem jak u was. O, się zgrzałem, kurczę. Chyba przez tą gierkę. Mam nadzieję, że choć kilka bossów będzie łatwiejszych niż ten Taurus. No nie jest trudne, ale jeszcze jest dodatkowe. Dodatkowa rzecz taka, że mag jest po prostu na początku gry dość słaby. Także no, Taurus musi być trudny. Podwójny Taurus. Pojedynczy jest słaby zawsze. Czy to na woja, czy na maga. Ciężko przegrać z nim. Ciężko go nie zrobić za pierwszym tego zwykłego Taurusa, ale podwójny to jest koszmar.
Najgorzej będzie z Orsztejnem i Smaugiem. Pewnie tam nie dojdę, ale 4 bossów naraz. To będzie piekło. Dobra, jeszcze 200. Ciężka strzała, no i może się uda za pierwszym, a jak nie, no to za drugim. Ciężka strzała jest wolniejsza niż zwykła. To jest minus na pewno, ale powinna być dużo mocniejsza. Damage powinien być taki ponad dwukrotnie wyższy, może trzykrotnie. No co ty robisz? Jeszcze się tarczą zasłania. Kurde. Pójdź tu. No już nie, już w sumie mam. Dobra, ciężka strzała. Troszkę te rejony zamkowe poeksploruję i myślę, że przed gargulcami może spróbuję na hydrę iść. Może to głupi pomysł, ale może nie będzie aż tak ciężko. A ta różdżka, no, zrobiłaby robotę. Mało tego, różdżka, jeszcze jest korona Dusk, która zwiększa moce magiczne. To by było zarąbiste. Jeszcze pierścień sobie kupić. I będzie cycuś glancuś, dobra. Dzięki chłopie, trzymaj się. O, w sumie nie mamy nic do stracenia, spróbujemy może tą duszę zdobyć. Z duchami mi się nie chce napieprzać. Chociaż zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To jest tam. Aha! Nie, no ja tam teraz nie mogę iść. Dopiero jak spuszczę wodę, to mogę tam je iść. Aha. Takie buty. No to szkoda. Ale wam chociaż pokażę, że duchom się nic nie da zrobić. Dobra. No nic, no. Szkoda. Myślałem, że już można, ale nie można. Trzeba najpierw wodę spuścić. Dobra, testowanko.
Ale to jest wolne. 175. No nie wiem, zobaczymy ja to. No w sumie jest to ponad dwukrotna wartość. No jest ponad dwukrotna, ale to tak niewiele. Jest strasznie wolne. Dobra. Może to coś da, a może nic nie da. Jakie gnojostwo? Gdzie ty jest? Skąd ty? Ja pieprzę. No nie wyrobię z tobą, śmieciu. Dupa. No skąd ten śmietnik się wziął? Ciężko. Zaznasz go. Co jest? Nagle się bronią tarczą. Skończcie z tą tarczą.
No i co, jest tu ktoś? Powinienem też w siłę iść pod mieczyk, który będę miał za niedługo. A damy 12. Zaczynamy festiwal. Let's go. Pieprze, co to będzie? Gdyby one nie były takie wolne, to byłoby luz. Dobra, let's go. Okej, jeszcze mogą przecież ten osłabiać.
Zajebiście, a tamten sobie czeka. Zajebiście. Kurde, nie spieprz tego. No, spieprzyłek. Ja pieprzę. Ale dobra, jest spoko. Wystarczy tylko pół sekundy, żeby to jakoś zmieścić. Albo to może. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Ten czar jest wolny, ale on ma jeszcze taki plus, że może powalać na kolana, bo jest ciężki, ciężki pocisk. O, to jednak ten czar jest dość dobry. No, idziesz tu. Co? Jedna strzała, dwa tym? To było dziwne. Dobra, jest szansa, zaraz to ugramy. Ajajaj.
Kurde, już źle wszystko, już straciłem. No już jest popieprzone wszystko. Okej, chłopie. Oj ty. Kurde, źle się to ułożyło wszystko. No w dupę z tym. Zrób mi miejsce. Nie dało się nawet wstać. Ja pieprzę, te RNG jest takie gówniane. Pieprzona gra, w której RNG musi być. Udo się albo się nie uda. A jak się uda, to jesteś kurde mistrzem gry. Mistrzem gier. Niezła kurde skillówka. No i że koleś. Tym mieczem jest lepiej, bo on się jeszcze rusza przy okazji. No co to było? No fajnie. Dobra, podejście numer 100. Co jest? W ogóle już go nie stymuje. To za gówniana gra już. Już w kulki leci ta gra. No, pięknie. Nie no, no tak za 2 godziny, albo za 80 godzin, no to mi się uda, no wiadomo. RNG. Boże, co za łajno.
pieprzony Taurus. Tak pomału myślę, czy da się w ogóle przyzwać jakiegoś kolesia do pomocy z tym dziadostwem. No w ogóle nie pocisnął go tak. No i jest inny teraz już. Przejście. No nie kurwa, czemu w lewo, ty śmieciu? Pojebało cię. Dobra, jestem ucieką. No i tak mnie jedną. Chuj tam rolę, kurwa. Nic nie widać, kurwa. No, rób to. Dobra, jeden jest z głowy. Tego nie spierdolił. Ja pierdolę. Jest, kurwa, ma. Pierdola, to jest trudne. Ja pierdol.
To było trudniejsze niż z solo. Solo z Kalametem. W normalnej grze. Ja pieprzę. No tu jest smog zaraz, więc i tak nie mam estusów. O ja cię. Ah, I am select now that I am undead. You find that strange? No, nie. Oh my god. Aha, I am. No yes. The way I in a land so this pleases me greatly. We are a the but you to and engage of course, but I if you oh, the skiff. Oh, kurczę, kusi mnie ta inteligencja, no ale na razie się wstrzymię zgodnie z planem. To nie jest no Vitality, może ten Endurance.
To był jak na razie najtrudniejszy boss z Dark Souls 1. Jak dla mnie. Oczywiście będą trudniejsze niestety. O, dobra, to teraz smog. Trzeba go jakoś sprytnie ominąć. Kurczę, ten łuk jednak sobie założę. Łatwiej mi będzie na pałę przebiec tam na prawo. Jak się ich najpierw pozbędę, tych śmietników. Dobra, pójdźcie we dwóch. Ale im się nie spieszy. No pójdź ty, kanalio. Dobra. No i z Arzem to z dupcył, no ja pieprzę, no i co teraz? Dobra, dupa tam. Spear, zajebiście. Dwóch jest. Dwóch smoków, no ja pieprzę. Dobra, w sumie lepiej wyszło niż chciałem. Dobra. Co jest grane? Troszkę zajmie, więc możecie sobie to skipnąć. Nie wiem, tak o 3 minutki może. No co się zaciąłeś? Tam coś pisali o jakichś bugach z tym smokiem. Dobra, walić cię. Kurczę, ciężko. Dobra. Jakoś trzeba to wyczuć. Dobra. Kurczę, źle.
Jest! Pog jump. Co mam dwa? Dwa mieczyki, czy mi się wydaje? Jeden, okej. Okej, siły brakuje. Ile? O, 16 aż trzeba. 16. A ciekawi mnie, jak one się tak naprawdę zachowują. O! No, strasznie mało im to bierę. Kurczę, fajnie. W końcu coś pozytywnego. Dobra, mamy to. Dwadzieścia kafli. Zajebiście. Ha, ha, ha. Widzicie, no, z Taurusem było cholernie ciężko, a smoka ugraliśmy, tak o. No. Los oddał. O. Powiem wam, że na razie podoba mi się ten mod. Jest strasznie ciężko, ale też jednocześnie jest satysfakcja. Zobaczymy, jak będzie później. Jak będzie za ciężko, to albo przyzwie sobie do pomocy kogoś, jakiegoś NPC-ta, albo jeszcze taki kniw może być, że włączę sobie grę bez moda i save chyba będzie ten sam. Tak mi się wydaje. Ale to jest taka ostateczność. Wiem, że jak już na bossie będę padał powiedzmy 40 razy, no to sobie już dam spokój wtedy. A przy okazji mam szansę skończyć całe Dark Souls, więc tak sobie myślę, że to jest dobry pomysł. Dobra. Ale zarąbiście, to jest mega skrót. Tu już będzie ten dzik. Punkty sobie wydajmy. Wiadomo na co. Pyk. To bym jeszcze zwiększył. Attunement. Bo jednak te sloty się mogą... O, sloty się mogą przydać. Za niedługo jest czarodziej. Dostępny. I przydałby się. Przydałby się nowe czary. Jest chyba łatwy X-Pick. O, nie aż tak łatwy. Holy shit. Chodź tu, chłopcze.
Dobra. Świntuchu. No zaznacz go tam, kurde. Ciekawi mnie, czy się pojawi jeszcze jeden smok. To troszkę może tutaj podejdę. A nuż coś może z tego wyjdzie. Nie, chyba nie. Idziemy na dzika. Jeszcze tutaj sprawdzimy, czy jakieś znajdźki są. No chyba dupa blada tutaj. Nic tu nie ma. Serio, taka fajna miejscówka, a... Myślałem, że coś tu będzie w późniejszym etapie gry, a nic tu nie było. Dziwne, może jednak coś jest, jakiś sekrecik. Dziwne. Dobra. Mieczek sobie zmienimy. ...141. No, troszkę to zadaje. Fajny damage. Dwa dziki, ok. Dwa dziki, heavy arrow. Dajcie spokój. Ale wytrzymały ten dzik. Dobra, już leci na mnie. No, ty świntuchu. Ruszamy stąd.
Oj, było blisko. Dobra, mamy to. Dobra, jeden minibosik padł. Chyba ten główny, bo kopie podobno nie dawają luta, więc to był ten główny, ale i tak trzeba dwóch zabić, żeby się zaliczyło, żeby się nie respiły. Celuj, chłopie. Dobra, mamy to. No dobra, wrócimy się. Level wbijemy. No, celuj go, chłopie. A w sumie to są czarni rycerze, co nie? Spróbowałbym sił z tymi śmietnikami. Dobra, są tam śmiecie. Co oni kurde robią? Lecą tu. Dawaj. Dawaj, dawaj. Nie bój się. Dobra. Ale mi przypieprzył. Po co się tarczą zasłania? Dobra.
O ty kurde, fajasie. Dobra, jest, leci. Tak to możesz. Ty świnio. Damage to ja mam tragiczny. No. No fuck man, pieprzone kurwa. No jeszcze mnie goni jakiś pieprzony śmieć. No jeszcze tarczują się, zajebiście, nie mam szans. No już po grze kurde. Już jest po grze. Oj, zabił mnie śmieć, no ja pierdolę. Nie, no jestem za słaby, mam te czary. Przyjdę później. Nie ma co się męczyć. Jakie są moje dusze? No kurde, ile was tu jest, chłopcy.
Dobra. O, lepsza. Fajnie. Trochę role mamy gorsze. No dobra, może tam będzie lepsza. Daj mi spokój, chłopie. Wiem, że tu jest jakaś pułapka. No jejku. Chciałem jakoś uniknąć. Mystery Key. Dobra, przyda się. O, ja jestem ciągle skupiony, muszę być, no nie da się inaczej. Oh my god, wracamy się już. Wracamy się stąd. Znowu to trafiłem, jak to możliwe? Co to jest? Widzicie to? To jest ten rzadki stwór, drugi raz. Tym razem udało mi się to ubić. Nie wiem, co jest grane. No, stówka tylko za to dostałem. No. Nie wiem, o co tyle szumu. Dziwne. A tu co? Nie, tu nic nie ma. Pamiętam. To jest tylko most. Mały most. O właśnie. Tu jest rycerz, ale ten rycerz może być łatwy, bo mu plery zrobię. Potężne plery. Pyk. O ty. A bo tu jest dwóch rycerzy. No tak. No dobra. A jeszcze tu jest znajdźka, dobrze, że tu wróciłem. Rycerzyk poszedł. A, stoi. Dobra, Prince of Persia.
takie ciężkie. Nie. Za ciężkie. Dobra, tu są kolejne rycerzyki. O ty śmiecie pieprzone, z was śmiecie są. Nie, na podmele jest lepiej chyba. Ja te czary mam na razie takie słabe, że chyba mieczem jest lepiej chodzić. A tam był kolejny ten. Coś tu w tym modzie jest nie tak. Dobra. Jest ognisko i kowal. No, troszkę mapki już przeszliśmy. Sobie zakończył chyba odcinek, no bo już długo troszkę nagrywam. Tam dwóch kowali, zajebiście. Placiasy jamscy. Może z nimi się zmierzę najpierw. Tak, na koniec odcinka z nimi się zmierzę. No zajebiście, nie doszło. Czemu miałby dojść? Nie, no później przyjdziemy. No nic, to tyle w dzisiejszym odcinku. Dark Souls.
To jest droga przez męki. No nic. Dzięki, trzymajcie się, do następnego. Mam nadzieję, że wpadniecie i będziecie śledzić te ciężkie losy Sorbeusza wśród piekielnych odmętów trudu, potu, wściekłości, smutku, żalu i wkurwienia się. Dziękuję, dobranoc.